Witam serdecznie, Michał Miłowski, Protima TV. Dzisiaj jestem w Lizbonie i przy okazji chciałem pokazać Wam oprócz pięknej pralni. Mamy automat do trzepania dywanów, mamy finishera, mamy dwie wirówki, mamy przygotowaną piękną suszarnię, całą instalację pięknie zrobioną, ale warto zawsze pamiętać jeszcze o tych drobnych rzeczach, czyli o akcesoriach, które są niezbędne na pralni i których na przykład tutaj brakowało i musieliśmy jechać i dokupić. Przede wszystkim, słuchajcie, nie wszystkie dywany, jak wiecie, możemy prać szorowarkami. Wiskozy, dywany orientalne czy jedwabne. Warto używać do tego szczotek różnego rodzaju. I tutaj akurat byliśmy w sklepie na L i kupiliśmy 3 rodzaje szczotek do prania ręcznego. Właśnie tak, żeby to wszystko fajnie funkcjonowało na pralni. To kosztuje grosze i naprawdę warto to mieć. Tak samo warto mieć 3 te zbieraki. Ja to tak rekomenduję, może nie od razu. To są rzeczy, które się nie zużywają, nie kosztują już potem nas nigdy nic więcej, czyli zbierak do dywanów orientalnych albo do niektórych dywanów nawet syntetycznych z gumą, który ładnie się układa i ładnie wyciska nam zabrudzenia z dywanu. Potem ulubiony na moich pralniach akurat przez chłopaków zbierak bez gumy. I trzecie rozwiązanie, które się świetnie sprawdza przy dywanach, które są mocno brudne i trzeba je mocno wypłukiwać, czyli zbierak 50, który idealny też jest do dużych dywanów z systemem płukania. Jak widzicie, tutaj tak to wygląda, gdzie możemy sobie dozować, ile tej wody ma lecieć. Bardzo fajnie to działa, to zresztą odsyłam do filmów tutaj, jak właśnie wyglądają te zbieraki. I dlatego mówię, przypominam, o, małe szczoteczki, jeszcze możemy podejść do finishera, pokażemy, co dzisiaj dokupiliśmy na tej nowej pralni. Uważaj, nie potknij się. Czyli co warto jeszcze mieć na pralni? Na pewno do takich drobnych napraw warto sobie kupić zwykły pistolet z klejem. Możecie kupić zwykłe, ja akurat rekomenduję, żeby kupić takie trochę droższe, bo to się bardzo często psuje, przepala. I do tego jeszcze do tapet plastikowe takie kółko, żeby paluchami, jak pokleimy, będziemy kleili, żeby ładnie sobie to wyrolować i nie dotykać tego gorącego kleju palcami. Oczywiście wszelkiego rodzaju różne szczotki, które kosztują naprawdę śmieszne pieniądze. Twardsze, bardziej miękkie, do tego, żeby zaczesywać sobie włos i coś tam sobie poprawiać, czy nawet frędzle przeczyścić. No i oczywiście dobre nożyczki też rekomenduję. Tu akurat kupiliśmy Fiskarsa i one kosztowały 20 euro i właśnie takie rekomenduję kupować. Porządne, dobre nożyczki, bo takie do papieru zwykłe to się nie bardzo nadają do dywanu. Także dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że taki drobny, szybki film się Wam podobał. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć. Protima. Zadbamy o Twój biznes. Teraz jest trochę w szoku, ja zresztą też. Ile kosztuje w dzielnicy rządowej w stolicy Portugalii, czyli w Lizbonie, 2 razy espresso, takie ładne. Obstawiajcie, uwaga. Ta-da-da-da. 2 kawy, euro 50.